Strażacy ochotnicy działający na terenie gminy Murowana Goślina to ludzie z pasją i wartościami. Wartościami, które sprawiają, że wykonują oni swoją misję w sposób niezwykle sumienny, niosąc pomoc potrzebującym i będąc przy tym nieodłącznym elementem funkcjonowania całej społeczności. Zaangażowanie strażaków z Białężyna sprawiło, że 23 grudnia 2019 roku decyzją komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej jednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Dzisiejszy uroczysty apel jest odzwierciedleniem, zwieńczeniem naszych przygotowań kilkuletnich odnośnie wejścia jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W zeszłym roku nastąpiło podpisanie trójstronne Komendy Miejskiej, Burmistrza Miasta i Gminy oraz naszej jednostki odnośnie współpracy. We wrześniu zostało jak gdyby inspekcja z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej z Poznania. Przeszliśmy ją pozytywnie. W związku z tym komendant główny w grudniu podpisał decyzję o wstąpieniu naszej jednostki do KSRG. Wstąpienie do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego to z pewnością zaszczyt, ale i nowe obowiązki, które czekają na strażaków. To jest wyróżnienie dla tej jednostki mimo wszystko, bo to jest prestiż, który powoduje to, że inne pieniądze będą na pewno lepiej wyposażani. I inaczej się w tej chwili na te jednostki, które należą do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego patrzy. No, są to jednostki rzeczywiście wzorowe, które zasługują na to i są powoływane przez Komendę Główną do systemu, który ma zabezpieczać nie tylko teraz swoją własną gminę, ale także może być dysponowany do powiatu, do województwa. Także jest to, może być uwzględniany w planach różnych, a to jest prestiż. KSP Białężyn wchodzi do Krajowego Systemu Ratowniczego. Jest to wielkie wyróżnienie, ale również obowiązki wobec potrzebujących, czyli jednostka może wyjeżdżać również poza teren Murowanej Gośliny. Cieszę się, że tylu strażaków ochotników jest właśnie w OSP Białężyn. Będziemy tą jednostkę dofinansowywać, zresztą ona jest przygotowana do pełnienia swojej roli w krajowym systemie, bo i ma nożyce hydrauliczne i nowy wóz bojowy. Będziemy poszerzać garaż dla strażaków. W tym roku projekt, być może w przyszłym roku realizacja. Dokupujemy aparaty tlenowe. Bezpieczeństwo mieszkańców jest bardzo ważne, bo tu wyjeżdżamy też do wypadków komunikacyjnych i do pożarów i to stawiamy jako priorytet w naszej gminie. Od 5 lat wszystkie jednostki przechodzą poprzez duże inwestycje swój rozwój. To jest widoczne gołym okiem poprzez nowe wozy bojowe, które udało się zakupić. Kilka sztuk nowych pojazdów. Ja jestem dumny, gdy widzę naszych ochotników. Do tej pory na terenie gminy była tylko jedna jednostka, która należała do KSRG i była to jednostka z Murowanej Gośliny. Włączenie do systemu jednostki z Białężyna spowodowane było zarówno wzorowym działaniom strażaków oraz lokalizacji jednostki na mapie powiatu. Podczas typowania jednostek OSP do włączenia do krajowego systemu jest analizowana odległość poszczególnych jednostek od siebie, czas dojazdu i tutaj na pogranicy powiatu poznańskiego, obornickiego, na skraju gminy wskazane było, aby taka jednostka wstąpiła w szeregi krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. W lutym podczas corocznego sprawozdania jednostki OSP Białężyn odbyło się uroczyste przekazanie decyzji o włączeniu jej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Pojawiło się wielu znamienitych gości, którzy podkreślali wzorowość jednostki z Białężyna. W Murowanej Goślinie zresztą to są jednostki, które wszystkie się wyróżniają i Białężyn jest, jakby to powiedzieć, w czele tego wszystkiego, ale wszystkie zasługują na wyróżnienie. Cieszymy się z młodzieżówki i z młodzieży, bo to są następcy, rosną nam nowe pokolenia ochotników, strażaków i mam nadzieję, że ta tradycja tego OSP w sołectwach i w mniejszych miejscowościach przetrwa i będziemy mieli na miejscu strażaków, którzy od razu bezpośrednio w razie zagrożenia ratują życie i ludzkie, i mienie ludzkie.